Pierwszy ślad, werset 22a. On grzechu nie popełnił. Nasz Zbawiciel nie popełnił żadnego grzechu. W Jego działaniu nie było żadnego uchybienia. To jest pierwszy krok, który powinniśmy czynić w naśladowaniu Pana. W każdym działaniu, we wszelkich naszych poczynaniach powinniśmy stronić od grzechu. Jednak często zawodzimy. Drugi ślad, werset 22b. Ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. Słowa Pana Jezusa nigdy nie były podstępne. Na Nim wypełniły się Boże prorocze słowa psalmu 17, 3 werset. Myśli moje nie uprzedzają ust moich. Kiedyś zapytano Go, kim jesteś? Wtedy On odpowiedział, to co wam od początku powiadam. Jana 8:25. Jego słowa były zawsze zgodne z Jego myślami. Nam przychodzi to wiele trudniej. Nie chodzi tu bowiem o nasze ręce, lecz o nasze usta. Nie powinniśmy naszymi ustami wzbudzać jakiegokolwiek fałszywego wrażenia. Jakże często wyrażamy się bardziej pobożnie niż w rzeczywistości jesteśmy. Wtedy jesteśmy obłudnikami. Trzeci ślad. Werset 23a. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Pan Jezus był niesprawiedliwie sądzony i oskarżany. Jak reagował, chociaż miał wszelkie powody ku temu, aby skarcić swoich wrogów, milczał. Również my jesteśmy czasem oskarżani. Niekiedy słusznie, a niekiedy niesłusznie. W tym drugim przypadku istnieje niebezpieczeństwo, że będziemy chcieli się zrewanżować. Zauważamy także, że łatwo jest nie zgrzeszyć ustami w sytuacji, gdy wszyscy są dla nas dobrzy i mili. Kiedy jednak ktoś nas napomina, wtedy sprawa wygląda o wiele gorzej. Jest to rzeczywiście łaska, gdy w takich momentach potrafimy zamilknąć, okazując przy tym usposobienie naszego Pana. Czwarty ślad, werset 23b. Gdy cierpiał, nie groził. Nasz Zbawiciel nie groził sądem w momencie, gdy ludzie się nad nim znęcali. Chociaż mógł to uczynić. On milczał, kiedy go biczowano. Nie powiedział żadnego słowa, kiedy go wyszydzano. Prorok Izajasz pisze o nim, znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze. I nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Izajasza 53:7. Niekiedy przeżywamy chwile, w których jesteśmy w szczególny sposób atakowani i ranieni przez innych. Jak wtedy reagujemy? Czy umiemy wtedy milczeć? A może milczymy tylko dlatego, ponieważ nie wiemy, co powiedzieć. Nie jest łatwo znosić w milczeniu tego rodzaju cierpienia. Chciejmy jednak i w tym przypadku podążać śladem naszego mistrza. Piąty ślad, werset 23c. Lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Wszelką nieprawość, którą Pan Jezus wycierpiał ze strony ludzi, powierzył swojemu Bogu. On nie żywił w swoim sercu żadnej urazy do tych, którzy okazywali mu swoją wrogość, lecz w pokoju szedł swoją drogą. Całą sprawę przedkładał temu, który sprawiedliwie sądzi. Ten ślad jest dla nas najtrudniejszy. Tu nie chodzi o to, jakie są nasze czyny, ani jaka jest w tym momencie nasza mowa, lecz jakie jest nasze serce. Może się zdarzyć, że ktoś nas bardzo zrani, a my niesiemy to w milczeniu. Jednak jesteśmy z tego powodu bardzo nieszczęśliwi, mając w swoim sercu uraz, którego nikt nie widzi. W jaki sposób możemy pozbyć się tego ciężaru? Możemy powierzyć to Bogu, który wszystko widzi i wszystko właściwie osądzi. Wstępując w ten ślad Pana Jezusa, uzyskamy pokój serca. Być może sprawa nie zostanie naprawiona, a wyrządzona nam krzywda nigdy nie doczeka się kary, lecz nasze serce zostanie uwolnione i uciszone, jeśli wszystko powierzymy Bogu.
Jego śmierć na krzyżu ma wpływ na nasze codzienne życie. Werset 24. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewie, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli, jego sińce uleczyły was. Pan Jezus na drzewie krzyża niósł nasze grzechy na swoim ciele. W 3 godzinach ciemności zostały na niego włożone wszystkie nasze nieprawości. On został tam ukarany za wszystkie nasze złe myśli, słowa i czyny, czyli za całą naszą samowolę, gdyż zeszliśmy na niewłaściwe drogi. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Księga Izajasza 53:5. Z powodu nas przyszedł na Niego sąd Boży. Przyszedł jednak moment, gdy Pan Jezus triumfalnie zawołał: wykonała się. Ewangelia Jana 19, rozdział 30, werset. Piotr pragnie powiązać dzieło odkupienia na krzyżu z naszym praktycznym życiem. Z faktu, iż Pan Jezus został osądzony za nasze grzechy, wypływają dwie wskazówki dla nas. Umarliśmy dla grzechów. Spojrzenie na krzyż jest najsilniejszym argumentem, by nie grzeszyć. Patrząc na krzyż, uświadamiamy sobie, czym jest grzech w oczach Bożych. To może ustrzec nas od lekkomyślnego grzeszenia. Żyjemy dla sprawiedliwości, ponieważ Jezus Chrystus cierpiał za nas na krzyżu. Sąd Boży zostaliśmy przez to uratowani i możemy prowadzić życie zgodne z Bożymi zasadami. Bóg nie tylko chce nas ustrzec od negatywnego, grzesznego życia, ale uczynić w naszym życiu coś pozytywnego. Werset 25. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Aby dobrze zrozumieć ten werset, musimy pomyśleć o narodzie izraelskim. Odstąpił on od Boga i całkowicie stracił orientację. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. Izajasza 53:6. Ale w tym narodzie byli też tacy, którzy zauważyli swoje odstępstwo i zapragnęli znaleźć się znów blisko Boga. Oni wyznali: zbłądziliśmy jak owce. Ponieważ nie mogli znaleźć drogi powrotnej, prosili pasterza: szukaj sługi Twego. Psalm 119, werset 176. Takie nastawienie mieli również adresaci listu Piotra, zanim nawrócili się do pasterza i stróża swoich dusz. My także, zanim dostąpiliśmy zbawienia, chodziliśmy własnymi drogami, nie mając duchowej orientacji, lecz Pan nas szukał. Kiedy nas znalazł, zaniósł nas na swych ramionach do siebie. On nie tylko sprawił, że przestaliśmy błąkać się po bezdrożach życia, lecz podarował nam również pełne zbawienie duszy. Jako pasterz troszczy się On teraz o nasze serce, ponieważ wie, że z Niego wychodzi źródło życia. On pragnie, aby nasza relacja z Nim nie była niczym zakłócona. Jako stróż pilnuje naszego postępowania. On pomaga nam, aby nasze życie było świadectwem dla Boga. Nasze postępowanie w małżeństwie. Rozdział 3, wersety od 1 do 7. Apostoł Piotr udziela także wskazówek dotyczących życia w małżeństwie. Najpierw zwraca się do żony, a następnie do mężu. Związek małżeński jest podstawową płaszczyzną, gdzie mogą być okazywane Boże cechy. Słowo do żon. Nastawienie i postępowanie żon. Wersety od 1 do 2. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Jak kobieta może w swoim małżeństwie urzeczywistniać zasadę królewskiego kapłaństwa? Będąc uległą swojemu mężowi. Zdajemy sobie sprawę, iż w dzisiejszych czasach nie jest to popularne, ale jest to Boże zalecenie. Kiedy kobieta zajmuje w małżeństwie pozycję daną jej przez Boga,
przynosi to błogosławione skutki. Prowadząc życie według zasad Bożych, to nie tylko piękne słowa, lecz Boża bojaźń i moralna czystość. Nie chce ona czynić niczego, co mogłoby zniesławić Boga. Unika zła, bogobojna żona jest dla swego męża prawdziwym błogosławieństwem i pomocą. Piotr mówi w tym momencie o mężach, którzy nie wierzą Słowu Bożemu lub nie są mu posłuszni. Może tu chodzić także o nienawróconych mężów. Nie możemy jednak z tego wiersza wyciągać fałszywych wniosków, mianowicie, że wierząca chrześcijanka mogłaby poślubić niewierzącego mężczyznę. Taki czyn jest bezsprzecznie niezgodny ze Słowem Bożym, o czym mówi nam 2 Koryntian 6,14. Może się zdarzyć, że niewierząca kobieta przyjmie we wierze Pana Jezusa, będąc już w związku małżeńskim. W takim przypadku może ona być dla swego męża świadectwem, jeśli przyjmuje podobającą się Bogu postawę uległości względem Niego, pociągając go w ten sposób do chrześcijańskiej wiary. Ale może też być niestety tak, że wierzący mężowie nie są posłuszni Słowu Bożemu. Biblia pokazuje nam wiele przykładów, kiedy to żony były bardziej duchowe od swoich mężów. Pomyślmy o żonie Manoacha z Księgi Sędziów 13, czy o Elżbiecie, żonie Zachariasza. Obydwie te kobiety wykazały się większą wiarą niż ich mężowie. Również w takich sytuacjach żona nie powinna swojego męża pouczać czy napominać, lecz pozostać uległą, prowadząc bogobojne życie. W ten sposób może go pozyskać dla prawdy bez słowa. Wewnętrzna ozdoba żon. Wersety 3-4. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne. Trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty. Lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Apostoł Piotr był żonaty. Wiedział, że kobiety lubią się stroić. Ozdoba kobiet jest ważną cechą królewskiego kapłaństwa. Jednakże Bóg nie chce, aby to były zewnętrzne ozdoby przyciągające wzrok nie tylko mężczyzn. Wierzące kobiety nie powinny mieć wymyślnych fryzur, nosić ekstrawaganckich ubrań czy przyozdabiać się złotem. Przeciwnie, powinny się ozdabiać wewnętrznymi ozdobami, to jest cichym i łagodnym duchem. Nie chodzi tutaj o ludzkie naturalne predyspozycje, gdyż niektóre kobiety z natury są łagodne, inne zaś pełne temperamentu. Chodzi o łagodne i ciche duchowe nastawienie, które jest drogocenne w Bożych oczach, a które może pochodzić jedynie z Ducha Świętego. Tej wewnętrznej ozdobie przypisuje Pan dużą wartość. Czy to nie powinno być zachętą dla wierzących żon? Werset 5. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom. Werset 5. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom. Piotr wzmacnia te napomnienia, dając za przykład wierzące kobiety Starego Testamentu. Cechowała je uległość i bogobojność, jeśli ich mężowie zachowywali się niestosownie, konsekwencje spadały też na nie. Pomimo to podporządkowywały się one swoim mężom i ufały Bogu. Pomyślmy o Sarze, która z powodu niewiary Abrahama wyruszyła z nim do Egiptu i tam spotkało ją wiele przykrości. Jednak Bóg ujął się za nią, lecz Pan dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrahama. Pierwsza Mojżeszowa 12:27.
Werset szósty. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Werset ten przedstawia nam stosunek Sary do swojego męża Abrahama. Ona uznawała go w swoim sercu za pana i pan mój jest już stary. Pierwsza Mojżeszowa 18-12. To nastawienie miało wpływ na jej postępowanie. Jeśli żony są uległe swoim mężom, to są one duchowymi dziećmi Sary. Bóg pragnie, aby w każdej sytuacji zachowywały one tę dobrą, duchową postawę i nie bały się możliwych konsekwencji, lecz ufały Bogu.